Jesteśmy na dożynkach Łańce, gmina Kornowac. Łańce w tym roku zaczynają cały sezon dożynkowy w powiecie raciborskim. Pani Sołtys. Anita Dąbrowska. Dlaczego w sobotę? Dlatego, że wydaje mi się, że można wtedy bardziej świętować. Mieszkańcy wtedy licznie przybywają i po raz pierwszy w 2019 udało nam się takie dożynki zorganizować. Odbiło się to bardzo dobrym echem i uważamy, że będziemy kontynuować tę tradycję. Dwa takie akcenty religijne dzisiaj, poświęcenie krzyża, poświęcenie kaplicy. Coś o tym krzyżu więcej? Krzyż w Łańcach no już naprawdę był wiekowy, nadawał się do wyremontowania. Dzięki środkom za pieniążką z upiększania wsi udało nam się właśnie wyremontować ten krzyż, odnowić ten krzyż. No i mam nadzieję, że będzie służył długie lata kolejnym naszym pokoleniom. Jednak historii tego krzyża nie udało nam się jakby zagłębić. A kapliczka? Kapliczka w Łańcach w latach 80. została wyremontowana przez księdza, całkowicie, że tak powiem, odnowiona przez księdza proboszcza Spyrę. Jednak to już kilkanaście lat już upłynęło i była już taka naprawdę wysłużona i dzięki środkom z Lyskoru pozyskanym przez gminę, przy współpracy gminy i księdza proboszcza parafii Pstrążna udało nam się ją odnowić. Robicie w gminie zawsze takie najhuczniejsze dożynki. Ile macie rolników we wsi? No rolnictwo u nas na wiosce jakby zamiera, powiem szczerze, ale generalnie tradycja jest silniejsza. Jest silniejsza, także dajemy rady, jak widać dajemy rady. Wszechmogący Robuś Boże, prosimy Cię, pobłogosław tą kaplicę, aby każdy, kto będzie tutaj się modlił, otrzymał wysłuchanie swoich próśb, błagań. Prosimy Cię, aby to miejsce stało się znakiem i miejscem pogłębienia naszej wiary. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Flintstonów, tak? Rodzina Flintstonów przyjechała do Łuńców i bawią się fajnie. A imiona? Moglibyście się przedstawić? Andrzej, Agnieszka, Ewa, Marzyna, Julka, Bartek, Kuba i Roxana. Emilia.